Kamil Sujkowski, kolejny mistrz Polski low kick. No Kamil, tak słyszę, zawodnik ŁKS Łódź, sobie myślę, jakiś piłkarz pewnie. No, generalnie ŁKS to jest tak, piłkarska drużyna, ale no jeszcze mamy też sekcję bokserską, w której... No właśnie, tutaj bardzo ciężka walka z zawodnikiem Pako Team Katowice w finale. Sporo się działo, powiedz, jak z twojej perspektywy to wyglądało? Kontrolowałeś walkę, czy rywal gdzieś tam próbował szczypać? Nie chcę oceniać generalnie, myślę, że postawił mi dobre warunki, fajna walka, musiałem też troszeczkę pogłówkować, więc jestem zadowolony, że mogłem się z nim zmierzyć. No tym bardziej, że tutaj trenerzy kadry w narożniku twojego rywala Krzyśka, więc no chyba możesz liczyć na jakieś przychylniejsze miejsce przy powołaniach do Brazylii. Znaczy, jakieś tam rozmowy już były prowadzone odnośnie tego, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Czyli mistrzostwa świata raczej wystąpisz? No myślę, że tak. Kamile, no to jeszcze na koniec tylko chwila dla ciebie, żebyś mógł podziękować osobom, które wspomogły cię w przygotowaniach do tego turnieju. No to przede wszystkim dziękuję moim wszystkim trenerom, trenerowi Bartkowi, trenerowi Tomkowi, trenerowi Grześkowi, który wkłada dużo serca w to wszystko, jeździ z nami, gdzie trzeba. Chciałem podziękować też cateringowi, który mi pomagał przez ostatnie kilka tygodni, żeby zrzucić wagę. Kapitan Huk, Łódź, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.